Tutaj u nas najciekawsze właśnie teraz, bo o Rasputinie mowa, proszę pani, o Rasputinie, a że z Nizin, a co ci to obchodzi, Żynuba? Bo jak mówiłam, jeden z hierarchów był zauroczony tą żarliwością i pobożnością i chęcią wyzwolenia się spod siły grzechu Rasputina. Na tyle był zafascynowany, że wprowadził Rasputina na carski dwór. Ale to nie tylko to, bo byli tacy, którzy oczywiście uważali, że Rasputin jest grzesznikiem i że nie ma dla niego ratunku poprzez te praktyki, którym się oddaje. Byli tacy, którzy pełni obaw o to, jaki wpływ może mieć Rasputin na cara, starali się też tę więź jakoś zakłócić, zerwać. Ale jak właśnie przewrotna jest ta pamięć o Rasputinie i odbiór jego postaci, nawet i w samym dzisiejszym, współczesnym rosyjskim kościele prawosławnym, niech świadczy bardzo żywy nurt, który domaga się, żeby Grigori Rasputin został uznany za świętego rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Jest cały zorganizowany właśnie nurt, który w sposób urzędowy domaga się przeprowadzenia lobbing na rzecz uznania Grigorija Rasputina świętym. No myślę, że byłby z siebie bardzo zadowolony, gdyby wiedział, że przeszło 100 lat po jego śmierci, takie oto. I nie przeszło, równo 100 lat w zasadzie po jego śmierci. Tak. W grudniu będzie równo. Prawda? Jest grupa, która nadal jest w niego tak bardzo zapatrzona. Da się łatwo znaleźć zdjęcia Rasputina w sieci. Też Państwu serdecznie polecam, bo wzrok jest istotnie charakterystyczny i pewnie gdyby nie te warunki fizyczne, to nie poszalałby za bardzo w życiu. Jest jedna z cech, której pewnie nie dostrzeżemy na tych fotografiach, bo on je to podobno ukrywał. Dlatego jego fryzura była taka dziwna. Układał długie, niechlujne włosy, ale w taki sposób układał je na czole, żeby ukryć taki guz, który przypominał róg. I właśnie jego wrogowie uważali, że to jest wcielenie diabła. No, Rasputinie opowiadała pani Anna Łabuszewska z Tygodnika Powszechnego i Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A państwu przy okazji polecam bloga pani Łabuszewskiej. Można poczytać, co tam ciekawego w Rosji słychać. To był program Biosfera. Za chwilę informacje. Po informacjach klasyki dla grzeszników. Bardzo to można w katastrofach. W katastrofach morskich. Przecież rozbitkowie, którzy... Nie chcę odwoływać się do Titanica, bo to była zupełnie inna historia, ale był niedawno taki film o bohaterze amerykańskim przez Angelinę Jolie zrealizowany o właśnie rozbitkach w czasie II wojny światowej, których przy życiu utrzymywała nadzieja, że ktoś ich odnajdzie, że ktoś im pomoże. Ale mieli doświadczenie albo jakąś wiedzę, ale mieli wiedzę, że to jest możliwe. Szczur też nabiera wiedzy. Po raz pierwszy wrzucony do tego kotła traci nadzieję i tonie. A teraz pani Dorota zadzwoniła. 22 645 90 90. Dobry wieczór pani Doroto. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani. Przypuszczam, że nic mądrego nie powiem wielkiego, ale to jest, muszę się powstrzymać, żeby nie zadzwonić, żeby jednak nie wziąć udziału audycji. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że słuchając państwa audycji, mam nadzieję, że to audycji będzie więcej, dotykających właśnie takich tematów, niby prostych, a bardzo potrzebnych i to prostych, a trudnych, i w każdym razie bardzo potrzebnych ludziom. Myślę, nawet, może nawet państwo sobie nie zdają sprawy z tego, jak jest to istotne rozmawiać o właśnie takich rzeczach, właśnie takich słowach prostych, a wielkich, bo jest to wielkie słowo. Co mogę powiedzieć? No, dzwonię z pozycji człowieka wcale nie młodego, bo po głosie państwo stwierdzą, że młoda osoba, więc prawie 40 lat mniej pani.
z różnymi doświadczeniami przeważającej części negatywnymi niż pozytywnymi. I chcę powiedzieć tylko tyle, tak pewnie dla ludzi, bo Państwo to wiedzą, panowie, że też tak jak tutaj powiedziała wcześniej pani, że bez nadziei nie dałoby się żyć. Nie wiem, czy nie słychać, bo panów w ogóle nie słyszę, albo panowie tam nie pić. Słuchamy pani. Słuchamy po prostu. Ach. Słuchamy pani uważnie. Czyli działa. Działa. Telefon. Że bez tej nadziei rzeczywiście nie dałoby się żyć po prostu. Tak, bo... Rzeczywiście, gdy człowiek jest młody, tej nadziei wiele i tam pomija, bo ona była już albo nie. Jednak te rzeczy są, albo są łatwiejsze do zauważenia, albo do, nie wiem, do... Po prostu są chyba, nie wiem. Natomiast z czasem, z doświadczeniami, z negatywnymi doświadczeniami, po prostu się traci tę nadzieję lub myślę, że niestety... No tak, obarczam ludzi za to. Ludzie zabijają tę nadzieję, a zdają sobie po prostu. I to jest straszne. A jak pani myśli, jak można zabić w kimś nadzieję? Złym słowem, złym czynem? No tak, to właśnie to, co pan mówi, to są takie oczywiste rzeczy. Taką codziennością, takim po prostu... Już tam pomijałem, że również jakiś tam system, ale system składa się z ludzi. Prawda? Ludzie tworzą system, którym się otaczamy, w którym żyjemy, rzeczywistość i tak dalej, której często nie możemy zmienić z jakichś tam oczywistych powodów, względów. I chociażbyśmy wyjechali gdzieś tam tysięcy kilometrów dalej, to też nas dotykają podobne problemy i podobne jednak sytuacje. Ale to nawiązując do tego, co pani mówiła, no przeżywaliśmy w XX wieku doświadczenia ekstremalne. Ludzie ludziom próbowali odebrać nadzieję na życie, na życie. Zatrzymali się i życie odebrali. Sposób naprawdę ekstremalny, ale mimo to ci ludzie, którym odbierano nadzieję, mieli nadzieję, że przeżyją. No właśnie, myślę, że częściowo lub tylko niektórzy mieli tą nadzieję, tak? A większość z nich już była, że tak powiem, takimi trochę roślinkami. Myślę, że teraz zauważam, że no, obecnie w ludziach jest rzeczywiście coraz mniej na pewno nadziei, coraz mniej entuzjazmu. A czy myśli pani, że można żyć bez nadziei? Myślę, że można, ale jest to bardzo, bardzo ciężkie i myślę, że jest to czas. Mało tego, ten brak nadziei może powodować... powiedziałabym, że może zarażać. Tak? Bo wszystkie te nadzieje. A jakie? Ojej. Coś mi zerwało się połączenie. Chciałem zapytać, jakie okoliczności mogą nam odebrać nadzieję? Co się musi stać wokół nas? Ja rozumiem zwątpienie, ale no, zwątpienie nie kończy naszego życia. Potem żyjemy dalej. Zwątpienie w daną sytuację, w daną możliwość, rozczarowanie. Ale nadzieja chyba jest czymś stałym w naszej kondycji, w naszej egzystencji. Nie uciekniemy od nadziei. Po minionych złych deszczach i burzy powracają burze i złe deszcze. To na podstawie. Ale ciągle nadzieje mi wróży, że to, czego czekam, przyjdzie jeszcze. I na tym właśnie to polega. Dobry wieczór, panie Szczepanie. Dobry wieczór, witam panowie. Dobry wieczór panu. Było pytanie o nadzieję. Dla mnie definicją nadziei jest historia mojego pradziadka, który został wywieziony dawno temu. W świętej pamięci nie miałem okazji go poznać. Został wywieziony na Sybir. No, ktoś go tam podkablował. Został wywieziony do jednego z gułagów, prawda? Potem... sytuacja wróciła się tak, że wstąpił w szeregi armii Andersa. Brał udział w walkach pod Monte Cassino, potem zdobył obywatelstwo w USA. Wrócił do Polski po rodzinę, no niestety komuniści wierzyli, nie pan chce pan sobie poposłuchować, to możemy odświeżyć pan pamięć i raz jeszcze trafi pan w głąb Rosji, tak? Natomiast... cała gigantyczna historia tego, co on przeżywał w tym gułagu, się wiąże, opowiadała mi to babcia.
nie dorwałem nic jeszcze żadnych się wydarzeń historycznych. A propos jego przypadku, tak. Natomiast dla mnie arcyducha tego człowieka to jest właśnie definicja nadziei. Gościłem nie tak dawno taką wilniankę, która no, przesiedziała też w gułagu ileś lat, wróciła do Wilna i zakochała się w człowieku, o którym wiedziała, że jak wezmą ślub, to będzie musiała z nim znowu wrócić do gułagu, w głąb Rosji. Dwa razy była na zsyłce, tym razem można powiedzieć, że dobrowolnie. Ale to jest przykład nadziei, nie wiem, czy teraz jeszcze występującej u nas, nam współczesnych. Nie wiem, co pan na to, panie, bo tak, takie losy się zdarzają. Tak, myślę, że to jest jak najbardziej realne, bo miłość potrafi zdziałać cuda i przynieść jeszcze większe pokłady nadziei. Niezależnie od tego, czy to jest miłość osoby, którą kochamy, czy miłość Boga, to jest coś, co to nas umacnia i pozwala nam jakkolwiek żyć. Bo wiara, nadzieja i miłość. No tak, piękne słowa, naprawdę. Nie wiem, chodzę je sobie wytatuować, ale... No może lepiej mieć je w sercu, niż na... No właśnie, tak. A jeszcze panie pozdrawiam serdecznie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. W ogóle bardzo państwu dziękujemy dzisiaj za udział w audycji, ale ona się zbliża już ku końcowi wielkimi krokami. Przypomnę jak zwykle o tej porze w czwartek razem z nami terapeuta Tomasz Harasimowicz. No i też całe wieczorne spotkanie tutaj skwituje pożegnaniem, które czynię w imieniu Edyty Szafran, Mariusza Wieczorka i swoim własnym. Robert Uchnie, kłaniam się. To jest pytanie, które zostaniemy bez odpowiedzi. No tej, to wszystko podsumuję, ale myślę, że jeszcze lepszym podsumowaniem będzie to, że festiwale... A ja się czuję... Czuję się, moi koledzy się czują, tak jak powiedziałem w jednej telewizji, że... Ministranci bardzo dobrze się czują, no. Jak długo będziecie grać? Akord brzmiała. Zachęcam, aby uwierzyć, aby przyjść do kościoła. I myślę, że to właśnie o to chodzi, aby dzielić się sobą. Dzielić się sobą przy okazji prowadząc do Chrystusa i do Boga. A może ksiądz zdradzi, jak to się zaczęło, że właśnie takie zainteresowanie, że hip-hop, że rap, i że właśnie ten temat Jezusa i tych największych wartości, jakie Jezus nam zostawił. No niestety moja przygoda z hip-hopem zaczęła się wcześniej niż to życie takie bardzo mocno związane z Kościołem. Ja już od końca lat 90., już prawie 20 lat z tą muzyką hip-hopową, stworzeniem tego. Końcówka lat 90. to powstawanie tej subkultury. Ja później tak bardzo mocno zachwyciłem się Kościołem, Panem Bogiem. Lata seminarium to dla mnie był taki czas pustyni bardzo mi potrzebny, by zbudować swoją wiarę. Też pierwsze lata kapłaństwa to też takie mocne utożsamienie się z Chrystusem. I w momencie, kiedy jeszcze jako ksiądz rozkochałem się w swoim kapłaństwie, w tym kapłaństwie chrystusowym, zachwyciłem się postawą księży, między innymi jak teraz cieszę się i z mojego proboszcza, z tej mojej placówki, z tego etapu, na którym jestem, że jestem w stanie łatwo uzasadnić to, co robię, siebie zdefiniować, czuć się w tym dobrze, mieć, mi się wydaje, cały czas też takie mądre, chyba dobre do tego podejście i te swoje priorytety. No i teraz na obecnym etapie to dwie płyty mi się udało nagrać, tak w 100% bardzo mocno dotyczące Chrystusa, ale przede wszystkim nieustannie cieszyć się swoim kapłaństwem. I ostatnio no, nawet doszedłem do takiego momentu, gdzie zdałem sprawę, że właściwie jako ksiądz mógłbym robić wszystko. W sensie fizycznym posługi kapłańskiej, byleby tylko sprawować sakramenty i to uznaję za swój taki no, największy sukces, że czuję się no, świetnie szczęśliwy jako ksiądz. Bardzo dużo się mówi, że przyszłość całego świata, przyszłość Kościoła zależy od rodzin. To podkreślał wielokrotnie Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, a jesteśmy w Krakowie, w jego mieście. Właśnie, jak ksiądz postrzega sytuację rodzin, które często
są rozbite wskutek tej migracji zarobkowej, ekonomicznej i ludzi młodych, którzy no, są takimi, można powiedzieć, półsierotami, nie mając obojga rodziców, bo rodzice muszą pracować, często może nawet za granicą. Jak do takich ludzi dotrzeć, żeby im jakoś podpowiedzieć, że jednak życie ma sens i że no, warto nawet i ten trud, ten krzyż, który oni mają, jakoś podejmować? Ja myślę, że to jest bardzo mocno związane z tematem tych Światowych Dni Młodych, bo ja miałem duży kontakt z rodzicami tej młodzieży, która ze mną jest, z większością rodziców, rozmawiałem, wiem, że dzwonią cały czas. Wiem też, jak wielu spośród młodych ludzi chciało przyjechać, ale jednak rodzice ulegli tej propagandzie a propos tego, no, słychać helikoptery, no, że jak do wojny się szykują. I mi się wydaje, że w centrum tego wszystkiego musi być miłość. Ci, którzy się kochają, jest ta miłość w domu, to jest i zaufanie w opatrzność Bożą, jest pewien duch wychowania, również ten narodowy, patriotyczny. Jest również w tej młodzieży wtedy, która się wywodzi z takich pięknych domów, taka wielka dojrzałość i takie również właśnie takie bardzo mądre i równocześnie wesołe, co jest związane z młodością, podejście do życia, taka odpowiedzialność. Wydaje mi się, że właśnie takim złotym środkiem no jest ta miłość, której Chrystus nas nieustannie uczy. Jeśli rodziny są pełne miłości, wtedy młody człowiek, no, jak ten kwiat, może rozkwitnąć pod parasolem tej rodzicielskiej miłości. To jest cały sekret. Światowe Dni Młodzieży się zakończą, entuzjazm w sercu pozostanie, wspomnienia. A czy już jakieś plany na przyszłość? Ksiądz ma, jak chodzi o swoją twórczość, może jakaś nowa płyta, jakiś nowy temat? No właśnie, plany mamy wspaniałe i dzięki właśnie temu zespołowi ewangelizacyjnemu jesteśmy tak mocno zapaleni we Wrocławiu, począwszy od naszych biskupów, od księdza arcybiskupa Józefa Kutnego, który takim jest dla nas inspiracją, nasz nowy biskup, biskup Jacek Kiciński, który nas księży, oni nas mobilizują, żebyśmy coś organizowali, żeby ten duch został. I pochwalę się i się bardzo cieszę, że robimy dla młodzieży takie echa Światowych Dni Młodych właśnie na szczycie Góry Ślęży. 17 września będziemy w najwyższym punkcie w Polsce. Wydaje mi się, że nikt nie robi Święta Młodzieży wyżej niż my. I będzie takie całodniowe spotkanie. Spodziewamy się, to dopiero pierwsze, na 2000, jak przyjedzie 20 tysięcy, będziemy jeszcze bardziej się cieszyć. Dla wszystkich szykujemy darmową grochówkę i tak dalej. Z proboszczem już się tam szykujemy, scenę budujemy. Będziemy koncerty organizować w tym dniu, ale przede wszystkim będzie adoracja, będzie modlitwa, będą świadectwa, będzie też okazja do doświadczenia Boga. To wszystko 17 września. My z księdzem prałatem również szereg różnych ewangelizacji szykujemy. A propos też tych planów muzycznych, no to oczywiście, to jest moje hobby i pasja, ale równolegle to wszystko współgra z tą pasją ewangelizacyjną. Dlatego my też się staramy, żeby Śląsk pobudzać na tej śląskiej górze Tabor na Ślęży. Zapraszam wszystkich, jeśli wiecie, to obok A4, po prawej stronie jadąc z Krakowa jest Wrocław, po lewej Ślęża, to tam mamy piękny kościół. Czyli drogowskazy doprowadzą. Tak, widać tą górę z daleka, po prawej Wrocław, po lewej jedna góra, Śląska Góra Tabor, o której już przed wiekami było wiele napisane. To jest właśnie to miejsce, gdzie również można doświadczyć Chrystusa. Zapraszamy do naszego pięknego kościółka i też na te wydarzenia, które się będą działy w naszej archidiecezji. Z tego co wiem, to różne zakusy były na to miejsce, ale jednak Pan Bóg je sobie wybrał i chce, żeby tam świątynia była i żeby ludzie się modlili. Tak to mówił i mówi mi, powtarza za biskupem Pazdurem z naszej diecezji mój ksiądz prałat. Pan Bóg działa przez człowieka i ten kościół rzeczywiście, patrząc po ludzku, już miał nie istnieć. Były zakusy różnych sekt, różnych przedstawicieli, różnych filozofii, biznesmenów i tak dalej. To miała być góra bez Boga. Ale dzięki wytrwałości i zapałowi wielu ludzi, na czele z arcybiskupem Józefem Kutnym, z moim księdzem prałatem i wielu ludzi dobrej woli, z panem burmistrzem, wielu ludzi wierzących i rozkochanych w Bogu, w drugim człowieku, jest to góra otwarta na ludzi. Bo to jest tak, że my przygarniamy też wszystkich tych, którzy poszukują Boga w drzewie,
w słońcu, bo są tacy ludzie, którzy szukają w kamieniach Boga. My znaleźliśmy drogę, my wiemy, kim jest Bóg, Bogiem jest Chrystus, ale jesteśmy otwarci na wszystkich i ta góra jest dla wszystkich, nie tylko dla rodzimowierców i różnych przedstawicieli różnych sekt, ale od XII wieku jest to góra chrześcijańska również. Jesteśmy już od ponad 1000 lat ochrzczeni dzięki mądrości naszych przodków i my tam również właśnie jesteśmy i się modlimy. Księże Jakubie, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio, za to świadectwo wiary, które ksiądz przekazał. No i życzymy, aby tak ksiądz, jak i grupa, z którą ksiądz przyjechał, jak najwięcej pięknych wrażeń ze spotkania z Chrystusem Miłosiernym tu w Krakowie wyniosły. Bardzo dziękuję. Jeśli moi parafianie, moi bliscy się dziwią mojej opaleźniźnie, to stąd, że no nieustannie tu jesteśmy z młodzieżą na ulicach. Chłoniemy jak najwięcej, to dlatego. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać. Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz Jakub Bartczak, który między innymi znany jest z tego, że ewangelizuje przez rad i jest też ambasadorem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Że widzicie Państwo. No, nie wiem dlaczego, mi się tak agresywnie jak zawsze, ale drugie to wróciło i praktycznie nic nie powiadomowaliśmy, ale nie wpadłem jest. Wasza w Danii za tydzień, 4 sierpnia. W Montrealu kilkanaście minut temu zakończył się turniej WTA, w którym Agnieszka Radwańska grała z Anastazją Pawlyuchenkową. Pierwszego seta Rosjanka wygrała 6-4, w drugiej partii Polka zwyciężyła 7-6, ale w trzeciej znów lepsza była Pawlyuchenkowa, która wygrała 6-1. Katarzyna Piter odpadła z tenisowego turnieju w Pradze. Polka w drugiej rundzie przegrała z Niemką Kariną Wittfeldt 6-3, 4-6, 4-6. Dziś nie powiodło się też Urszuli Radwańskiej, która w ćwierćfinale turnieju w Wuhanie uległa Ninie Abdurajmowej z Uzbekistanu 0-6, 6-2, 6-7. Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych wygrała w Kielcach w sparingowym meczu z ukraińskim Motorem Zaporoże 36-26. Najwięcej bramek dla biało-czerwonych, 6 zdobył Karol Bielecki. Jutro nasi szczypiorniści złożą ślubowanie, a w niedzielę wylecą do Rio de Janeiro. Tam za 8 dni rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie. O medale dla Polski będzie walczyć 240 sportowców w 23 dyscyplinach. Szablistka Marta Puda wybiera się do Rio z nadzieją na olimpijski medal w zawodach drużynowych. Już powoli zaczynam czuć tą atmosferę tych igrzysk. Mam nadzieję, że z takim uśmiechem jak tam lecę, będę przez cały wyjazd i z takim samym uśmiechem wrócę. Staram się jeszcze tak troszeczkę nie myśleć stricte o zawodach. Jeszcze troszeczkę mamy czasu, mamy jeszcze też więcej czasu troszeczkę o treningi, więc chcę po prostu żyć dnia na dzień. Nie chcę myśleć o tym głównym starcie, bo na stres jeszcze przyjdzie czas. Igrzyska olimpijskie w Rio rozpoczną się 5 sierpnia. Gotowi do rywalizacji o medale są polscy lekkoatleci. Dziś udowodnili to podczas memoriału Janusza Sidły w Sopocie. Karol Zalewski przebiegł 200 metrów 20 i 26 sekundy. Tomasz Majewski pchnął kulą 20 metrów 75 centymetrów. Piotr Małachowski rzucił dyskiem 65 metrów 85 centymetrów. A Sylwester Bednarek skoczył wzwyż 2 metry 30 centymetrów. Ekspert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama. Twarzą w twarz. Dobrze. Na ciebie. Raper Fonte i piosenkarz Eric Robertson otworzyli dzisiejsze spotkanie numerem It's So Easy z gorącej jeszcze płytki Tigalerlo, którą nagrali wspólnie. DJ Harris to ten najważniejszy muzyczny mózg całości. Fonte twierdzi, że to DJ Harris. Co ciebie to obchodzi? Starszy mężczyzna, który jest podejrzanie zapatrzony w swoją panią i
i pracodawczynie jednocześnie. Madame, inaczej o niej tak. Nie mówi. I oto mamy sytuację, gdzie nasz scenarzysta Joe Gillis trafia tam przez przypadek i zostaje wzięty za tu nawet pewien wątek lekko makabryczny, czy też może komediowy, bo zostaje wzięty za grabarza, za postać, który ma przynieść trumnę dla szympansa zmarłego. Tak, dla zmarłego szympansa. No i wtedy się okazuje, że jednak nie jest on grabarzem. Orientuje się w tym Norma Desmond i chce go wyrzucić czym prędzej, no ale Joe z kolei orientuje się, z kim ma do czynienia i mówi do niej takie zdania: ty jesteś Norma Desmond, ty kiedyś byłaś wielka. A wtedy mówi to już na samym początku, z pierwszych kilka minut filmu. Norma, czy też grająca ją aktorka Gloria Swanson, wyprostowuje się w sposób no nie do powtórzenia i mówi: ja nadal jestem wielka, to kino zrobiło się za małe. I to jest ta rzecz, która trzyma ją przy życiu, można powiedzieć. Warto chyba też dodać, że mamy tutaj, wydaje mi się, że bardzo ciekawe, jak na lata 50, dokładnie rok 1950, zabieg narracyjny, czyli od początku wiemy, że główny bohater zginie. To było wtedy nowatorskie, nie był to pierwszy film, który był w ten sposób powiedziany, ale nie było to na pewno chwytem stosowanym w Hollywood. I producenci, którzy czytali ten scenariusz, na początku Wildera próbowali przystopować, chcieli, żeby on inaczej tą klamrę filmową stworzył. No ale ta historia tak mu się układała i udało mu się tak opowiedzieć, ale rzeczywiście jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Dzięki temu cały czas jesteśmy w napięciu, bo wiemy, że to się za dobrze nie skończy. Tak, to jest wielka sztuka Wildera, że mimo, że właśnie znamy zakończenie i właściwie ta same faktograficzny układ tego filmu nie może nas szczególnie zaskakiwać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy już widzieliśmy dziesiątki filmów inspirowanych kinem noir i opowiadanych w poprzek, tak, do tak, tyłu, do przodu. Ale mimo to on cały czas utrzymuje napięcie i cały czas prowadzi nas przez życie swoich bohaterów, rysując po kolei kolejne małe portreciki, które się składają na dramatyczną historię tej śmierci, którą zapowiada na początku. Zresztą tutaj warto też taki techniczny trochę szczegół, ale to bardzo ciekawe jest, bo scena zaczyna się od ujęcia, w której główny bohater, już scenarzysta, leży w basenie i widzimy go z dołu. Kamera patrzy spod wody. I w tamtych czasach kręcenie scen pod wodą było ogromnie kosztowne i okazało się, że nadwyrężono by budżet bardzo poważny, gdyby zdecydowali się na zastosowanie kamer podwodnych. I tutaj bardzo ciekawe zastosowali rozwiązanie, mianowicie Zajc, który był operatorem, wymyślił, że na dnie basenu umieszczą ogromne lustro. I to było w ten sposób kręcone, że kamera stała na brzegu tego basenu i była skierowana w dół i filmowała odbicie w lustrze. Ale to w ogóle dla mnie jest dzisiaj niewyobrażalne, jak można było uzyskać taką klarowność obrazu przy takiej technicznej robocie po prostu. Ale tym ciekawiej patrzę się na te efekty i na ujęcia, które są zastosowane. I w momencie spotkania z Normą nasz Joe nieco blefuje, bo ona go pyta, to kim w końcu jesteś, scenarzystą, aha, no i generalnie kończy się to tym, że Norma go zatrudnia do tego, żeby on najpierw zrecenzował, oczywiście pozytywnie, może zgłosić ewentualne drobne poprawki do jej scenariusza, ponieważ ona chce powrócić fale na ekrany. Mimo, że jest przekonana, że to kino, w którym stosuje się mikrofony, jest o wiele gorsze, no ale tylko takie obrażenie widać to piękno, tą radość, ten entuzjazm, to, że ci młodzi ludzie przyjechali naprawdę z całego świata, bardzo często z biednych krajów, nie mając nic, w ogóle żadnych pieniędzy, to jest w ogóle cud dla nich. To były wyrzeczenia, dwa lata wyrzeczeń. Oni tutaj są.
Ileś tam tysięcy kilometrów, a tutaj ludzie, mając, nie wiem, kilometr do tego miejsca, żeby tu być, mówią, nie chcę, nie mi się, nie? Ja wolę wyjechać sobie na wczas, nie? Albo, no, ja mówię, no przecież jak ja byłem młody, a tutaj ta młodość jest zaraźliwa. My jesteśmy też tutaj młodzi, bo dlatego, że ta młodość nas tutaj kipi i my możemy właśnie ładować baterie, bo tak jak powiedział ojciec Leon, prawda, teraz mówi, że młodość to jest stan ducha, ale już tak? Tak to jest, że my, tutaj łapiemy tą młodość. To jest taki pomnik, który już lekko sypie, ale ciągle się go balsamuje. Jeżeli ktoś jeszcze nie zdecydował się, żeby pojechać, masz ostatni moment, bo naprawdę jedź, bo stracisz bardzo wiele. Tu są łaski, tutaj płyniesz cały jakiś deszcz, po prostu ulewa, bo tutaj płyną łaski, wielkie łaski, wielkie przygody. I tutaj naprawdę teraz, tu jest to miejsce, gdzie trzeba być, tutaj się teraz dzieje. Tutaj cały świat jest właściwie, nie? Teraz tu. I myślę, że ci młodzi ludzie, którzy to potem poniosą na świat, tą iskrę, prawda? To co mówiła Faustyna, że ta iskra pójdzie z Polski. Może właśnie to jest ten moment, nie? Że właśnie ta iskra teraz pójdzie z Polski. Że ta iskra tego miłosierdzia. Faustyna, no przecież Faustyna i Jan Paweł II to są najwięksi teraz święci tych czasów, nie? Cały świat. Ja jeszcze trochę po świecie i w Afryce, i w Azji, i w Ameryce Południowej. Faustyna i Jan Paweł II znają wszyscy. I wszyscy tutaj chcą być, nie? Znam wielu Polaków, którzy nie byli w Łagiewnikach, a oni stamtąd przyjeżdżają tysiące kilometrów, żeby być, i płaczą. Dosłownie płaczą, będąc w Łagiewnikach, nie? I to jest nieprawdopodobne. Ile my mamy, że nie mamy teraz tutaj, tutaj mamy źródło, nie? I wiele ludzi nie czerpie z tego, nie? Myślę, że jest teraz czas na to, żeby naprawdę tutaj być. Słuchajcie, bądźcie z nami. No i oczywiście dzienniczek siostry Faustyny, publikacja, która została napisana przez prostą zakonnicę. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jest to drugą chyba po Piśmie Świętym publikacją tłumaczoną na różne języki w całym świecie i cieszącą się wielkim powodzeniem. Ludzie czytają, no bo potrzeba współczesnemu światu właśnie tej myśli, tego przesłania o miłosierdziu. No to jest podstawa, dlatego że jest tyle nienawiści. Słuchajcie, mamy teraz w tym świecie, widzimy, jaki duch tutaj panuje. Duch nienawiści, duch przemocy, duch zła, nie? Jedynym antidotum na to jest miłość, jest miłosierdzie. I to Faustyna, już Pan Bóg przez Faustynę już powiedział tuż przed samą wojną światową, nie? Drugą. I teraz to jest aktualne, bo ludzie szukają, gdzie jest wyjście, nie? A wyjście jest właśnie w miłosierdziu. I tutaj można czerpać, tutaj można naprawdę całymi garściami czerpać to miłosierdzie, i to miłosierdzie teraz zostanie rozniesione po całym świecie, bo to jest z tego epicentrum, to teraz pójdzie jak promienie słońca, nie? To teraz pójdzie na cały świat i myślę, że świat naprawdę czeka na to miłosierdzie. Panie Darku, w czasie Światowych Dni Młodzieży kościoły są miejscem katechezy, gdzie różni pasterze, księża, biskupi nie tylko głoszą do różnych grup językowych właśnie tę prawdę, prawdę Bożej miłości, ale też w każdym miejscu, gdzie tylko jest większy plac, obserwujemy sceny, koncerty i wy jako artyści też występujecie. I to pokazuje, że bez względu na to, jakie ktoś ma powołanie realizuje, ma wręcz zadanie, żeby swoim życiem mówić i świadczyć o Jezusie Chrystusie. Tak, to jest w ogóle podstawa, bo to jest tak, jakbym, ja jeżeli, to mówi tak, mówi święty Paweł, ja tam, jeśli bym nie głosił Ewangelii, nie? Bo to jest, co to znaczy? To znaczy, jeżeli masz na przykład receptę na raka, nie? Że lek, który leczy niezawodnie raka. I co ty robisz z tym? Chowasz do kieszeni, nie? To jest zbrodnia prawie, nie? I dlaczego, jeżeli mamy Ewangelię, mamy tą odpowiedź na zło, czyli to, co robi, to, co czyni człowieka wolnym, to, co daje człowiekowi miłość. Jeżeli ja się tym nie dzielę, no to biada mi, nie? To myślę, że to jest jasne, nie?
i myślę, że to jest, a to co tutaj mówił ojciec o tym, że teraz kościoły są miejscem katechezy, to jest bardzo ważne, bo nie wystarczy tylko tutaj po prostu chodzić, się cieszyć i radować, to jest bardzo ważne, to jest podstawa, ale żeby oni to wynieśli, to muszą mieć też tą podstawę taką duchową, żeby dostać tą prawdę o tym miłosierdziu, jak ono działa, co to jest, skąd to się wzięło, dlaczego teraz to jest ważne, dlatego to jest te katechezy, które płyną i w kościołach, i ze scen, i świadectwa o tym miłosierdziu są właśnie bardzo ważne. Panie Darku, obserwowaliśmy tutaj dzisiaj młodzież, która uczestniczyła we mszy świętej, a pochodzi z Chin. Księża prosili, żeby ich twarzy nie nagrywać, nie pokazywać, bo mogą mieć nieprzyjemności, mogą mieć problemy. No, widzimy, jaki ten świat jeszcze jest. Jeszcze w wielu miejscach nie można przyznawać się do Chrystusa, ale są takie opinie, że no, będę wyznawał swoją wiarę jako człowiek młody, a co mnie inni powiedzą, może mnie wyśmieją. No właśnie, jak przekonać tych młodych ludzi, żeby się nie wstydzili mówić o Chrystusie i swoją wiarę wyrażać na co dzień w tych środowiskach, gdzie są, gdzie przebywają, wśród kolegów. Próbuje się wyrwać, ale jakoś mu to nie wychodzi. Mnie właśnie tak poruszyło, że na przykład ludzie młodzi z krajów takich jak Francja tutaj mówili takie świadectwo, że oni tutaj mogą okazywać swoją wiarę, po prostu wyznawać i nie są potępiani, tak jak we Francji, nie? To jest niesamowite, że tu jest wolność, nie? Nam się próbuje mówić, że Polscy, że Polacy są ksenofobami. No jak? Przecież tutaj Polacy przyjęli kilka milionów pielgrzymów z całego świata, nie? Jak można powiedzieć, że Polacy są ksenofobami? Przecież tutaj przyjęli wszystkie rasy, to są wszystkie rasy. Jeszcze chcę powiedzieć, że nie zgadzam się z niektórymi politykami, którzy mówią, że przyczyną zła jest multikulti. Nie, bo tu jest prawdziwe multikulti, ale multikulti musi być oparte na czym? Na wierze, na Jezusie Chrystusie. I wtedy to multikulti ma sens. I to widać, to przecież to jest totalne multikulti. To są ludzie z całego świata, wszystkie rasy, wszystkie kolory skóry i wszyscy się cieszą, wszyscy są braćmi. Także myślę, że przyczyną tego zła nie jest multikulti, tylko że są ludzie, którzy się nie chcą asymilować, którzy nie chcą się jednoczyć, którzy uważają, że są lepsi, że są inni i że po prostu nas mają za nic. Nie? I myślę, że to jest ta przyczyna. Natomiast właśnie wracając jeszcze do tego, co ojciec mówił, to myślę, że to miejsce teraz naprawdę jest niepowtarzalne, czegoś takiego nie było. Ja byłem w Kolonii w 2005 roku, nie można tego porównać. Nie można tego porównać, bo tutaj ludzie są tutaj, to jest tak jakby, nie wiem, ta kolonia do potęgi drugiej, albo do potęgi czwartej, do potęgi szóstej. To jest jeszcze wszystko bardziej, jeszcze piękniej, jeszcze mocniej, jeszcze tutaj naprawdę nawet przechodnie, którzy chodzą, wszyscy się uśmiechają, wszyscy piją brawo, wszyscy jak widzą te grupy, no niesamowite. Panie Darku, powiedział Pan o tym, że multikulti jest ważne, że można to obserwować. A czy to nie jest tak, że gdy człowiek traci swoją tożsamość, nie przyznaje się do tej tożsamości, tak jak Europa nie chce przyznać się do tożsamości chrześcijańskiej, bo przecież na Chrystusie wyrosła, to właśnie wtedy problemy się rodzą. Ja dzisiaj czytałem taki w Ewangelii, taki wers, w którym Jezus mówi, że o czasach ostatecznych, że ludzie będą stracą wiarę, będą źli, będą złorzeczyć rodzicom, będą pełni pychy, będą okrutni. Myślę, że to się teraz spełnia, że żyjemy naprawdę w czasach ostatecznych i że my mamy tą misję, nie wiemy ile ten świat potrwa. Ale wiem, że my teraz mamy tą misję do tego, żeby głosić to miłosierdzie, żeby tą Ewangelię głosić. I tutaj już naprawdę nie ma czasu. My musimy robić naprawdę wszystko, żeby ten świat, przynajmniej tych, którzy chcą być uratowani. My mamy misję, żeby do nich głosić na ulicach, tak jak tutaj na placach, na koncertach. Po prostu iść do tych ludzi i ich ratować, nie? Bo naprawdę oni giną.
tą postać. Miasto Kraków to miasto świętych, to miasto świętego Jana Pawła II, siostry Faustyny. Święty Jan Paweł II wielokrotnie mówił, że przyszłość Kościoła i świata zaczyna się w rodzinie. No teraz widzimy te poczynania rządu, próbę, żeby tym rodzinom pomóc, ale to jest początek, prawda? No ale rodzice też powinni chyba jeszcze większy akcent położyć na to świadectwo wiary, na wspólną modlitwę. No, pan ma to doświadczenie też jako ojciec rodziny i pracuje z dziećmi nie tylko, więc w jaki sposób jeszcze bardziej zdynamizować dzieci i młodzież? Myślę, że Polska teraz stoi przed wyzwaniem. Dlatego różne rzeczy. Naprawdę musimy katechizować. Musimy katechizować też dorosłych, nie? Bo oni przecież mają. Oni potem będą katechizować dzieci. Oni właśnie w rodzinie jest ten pierwszy, moment, gdzie dziecko się uczy modlitwy, gdzie poznaje te najprostsze właśnie słowa, jak Bóg, jak Matka Boża, nie? Jak Maryja. To jest właśnie. Właśnie w rodzinie. I myślę, że polska rodzina ma wielkie wyzwanie, bo to nie jest tylko, że już jest wszystko pięknie. Nie, my mamy wyzwanie. A tę chęć pogłębiać, żeby iść po prostu wszędzie, żeby zachęcać rodziców, żeby brali udział we wspólnocie Kościoła, żeby pogłębiali wiarę, żeby podchodzili do sakramentów świętych, żeby brali tą wiarę na poważnie, bo to jest tak, ja bym to porównał trochę taki, jak powiedział taki mój wspaniały jezuita ojciec Wołoszyn, który powiedział, że jeżeli ktoś na przykład chodzi do kościoła i nie przystępuje do sakramentów świętych, to jest trochę tak, jak ja bym miał jakąś chorobę, prawda, ciężką, idę do szpitala, żona mówi, no to idź do szpitala, no to ja pójdę, postoję trochę w korytarzu w szpitalu. Ale operację już nie miałem. No. I to jest takie właśnie wtedy właśnie chodzenie do kościoła bez uczestniczenia głębszego samego stania w kościele, jeszcze człowiek się nie nawróci. Nie? Naprawdę trzeba. Polska ma misję nieprawdopodobną. Wszystkie proroctwa teraz mówią, że Polska będzie tym centrum, już jest. To się teraz dzieje, że Polska będzie tym centrum, to mówiła Faustyna, to mówiła Teresa Neumann, niemiecka mistyczka, że to będzie teraz to centrum wiary, ale my musimy tą wiarę naprawdę pogłębiać i musimy walczyć o tą wiarę właśnie w rodzinach polskich. Panie Darku, oprócz tego, że był pan i jest ambasadorem Światowych Dni Młodzieży, no to jednak dalej prowadzi swoją działalność artystyczną i tutaj widzimy ostatnią płytę chyba, książkę. Wake up, ona mówi właśnie wake up, to jest obudź się, żebyśmy się obudzili, znaczy dla tych jeszcze, którzy śpią i tak dalej, to jest to, żeby to właśnie, że obudzić się z tego właśnie duchowego, żeby się obudzić z tego duchowego snu, nie? Żeby iść i naprawdę głosić Ewangelię światu, bo on tego potrzebuje. A to jest książka, którą lada moment, jest taka wersja próbna, ale to jest książka, która nazywa się Urodzony, by się nie bać. To są moje wspomnienia, takie życiowe. Nie tyle biografia, co takie trochę luźniejsze wspomnienia, ale one właśnie pokazują moją drogę do Pana Boga. Z rodziny niewierzącej, do tego, jak Pan Bóg mnie dotknął. Jakie różne były potem perypetie, potem co się dalej stało, jak Pan Bóg mnie potem prowadził. Niesamowite rzeczy. To jest po prostu, pokazuje, że moja historia jest święta, bo ona mnie doprowadziła do Pana Boga. Nie, chociaż były różne sytuacje, no czasami ciężkie i niesympatyczne, robiłem dużo błędów też, ale ostatecznie trafiłem do domu ojca, czyli do kościoła. Czyli to jeszcze raz potwierdza, że owszem, słowa pouczają, ale jednak przykład pociąga i wszyscy powinniśmy kłaść ten akcent na to, aby ten przykład dać, czyli świadectwo. Tak, tak. Myślę, że to, co mówił Jan Paweł II, że teraz właśnie potrzeba świadectwa. Potrzeba ludzi, którzy mieli dotknięcie Pana Boga, nie? Których Pan tak mocno dotknął, że oni mogą mówić o tym, już nie wystarczy sama teologia, tylko potrzebna jest żywa wiara. Potrzebne jest to, że sama teologia, to można porównać, ja oczywiście jak najbardziej jestem za teologią, tylko chodzi o to, żeby teologia nie była sama teoria, nie była ponad praktyką, czyli teorię można poznać, na przykład porównać do tego, że mamy jabłko, prawda? I
zjadko można opisać na wiele sposobów. Całe księgi mogą być i tak dalej. Ale dopóki go nie ukryjesz, nie spróbujesz, to nie będziesz właśnie tak naprawdę wiedział, czym jest jabłko. I można pisać na temat Boga, można mówić piękne książki, referaty, ale dopóki się nie do tego Pana Boga tak naprawdę nie dotknie, że on... To znaczy nie da się dotknąć Panu Bogu, że ten, że się nie odczuje tej miłości Pana Boga, to tak naprawdę to jest, no trudno przekonać drugiego człowieka. Jest już pośród nas Ojciec Święty Franciszek. Wczoraj mogliśmy się przekonać, jak był entuzjastycznie przyjmowany przez młodzież. Pamiętajmy, to człowiek, który ma prawie 80 lat, a jednak zachwyca, a więc tutaj kolejny raz widać, że trzeba być autentycznym świadkiem, żeby do Chrystusa prowadzić. Ja myślę, że tak, że to jest to, że... No, on jest młodym duchem, tak jak nasz Jan Paweł II. Zawsze był młody, jego przecież młodzież kochała Jana Pawła II. Jak po prostu gdziekolwiek się nie pojawił, to młodzież lgnęła do niego z całego świata. Mam nadzieję, że Franciszek też tak będzie i że tak samo gorąco będzie młodych ludzi zachęcał do wiary. Czyli cóż, wypada nam jeszcze raz bardzo serdecznie zaprosić tych, którzy są jeszcze dzisiaj przed telewizorami, żeby nie tracili czasu, tylko na pewno jutro, albo... Ja pamiętam, jak to młody, to brałem plecak, decyzja była w ciągu 5 minut, nie? Po prostu jechać. Nie mam pieniędzy, Panu przewidzi, nie mam czasu, trudno, trzeba po prostu zrezygnować nie, z czegoś tam i jechać. No. Słuchajcie, no to jest może jedyna okazja. Panie Darku, bardzo dziękuję za wizytę w Siodo i za to świadectwo, którym się Pan podzielił. No i życzymy błogosławieństwa Bożego i sił, żeby... To właśnie dziękuję bardzo i bym prosił o modlitwę wszystkich słuchaczy i radiotelewizów, bo mamy bardzo dużo różnych takich też przeciwieństw i też trochę wrogów, nie? Bo to, co robimy, nie wszystkim się podoba. Także prosimy o modlitwę. Ale to znaczy, że to jest sprawa Boża. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, w studiu Światowej Gminy Młodzieży przy ulicy Grodzkiej przed Kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła gościliśmy ambasadora Światowej Gminy Młodzieży, pana Darka Malejonka, który należy do grupy artystów muzyki. 1900 do 1913. To zawsze były filmy takie aktorskie, widowiska duże. Ta dziedzina dopiero musi stać się sztuką, bo to już jest niemieckie, kino szwedzkie, czy potem amerykańskie pierwsze kroki. Drodzy Państwo, tak więc kończymy nasze rozmowy niedokończone. Przez te świadectwa, które mogliśmy zobaczyć, usłyszeć, widzimy, jak wiele jest form ewangelizacji, aby dotrzeć z dobrą nowiną do drugiego człowieka. Ja dziękuję Państwu za bycie razem ze Studia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie Przygrodzkiej. Żegna się z Państwem ojciec Zbigniew Pieńkos. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Tu Radio Maria Katolicki Głos w Twoim domu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy już z Torunia. Dziękujemy. Jutro również zapraszamy na 21.30 na rozmowy niedokończone, które będziemy prowadzili w Krakowie z uczestnikami Światowych Młodzieży. I oczywiście w ciągu dnia transmisję pierwsza o 9.30 z Kala Auschwitz-Birkenau, gdzie udosił się święty Franciszek, który przebywa w Polsce z wizytą apostolską z racji Światowych Dni Młodzieży. Teraz czas na audycję Dukinaltum, a później wiadomości. Po północy będzie z Państwem ojciec Benedykt Cisoń. Opowiadamy wyłącznie obrazem, stosujemy pewną taką gramatykę języka filmowego, która jest w ogóle wyjęta z języka tego... Dukinaltum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mamy cały... Trwała taka filozofia myślenia o tym, że kino dźwiękowe jest bez sensu właśnie w tych pierwszych 10 minutach, kiedy mam orgazm, wykrzykuje, że po co tutaj zdobyli oczy całego świata, to im jeszcze uszy były potrzebne. Po co dialogi? Kiedyś nie było dialogów. Ja wszystko potrafię.
młodzież na Kościół. W tych dniach przeżywamy 31 Światowe Dni Młodzieży, które odbywają się w Krakowie Łagiewnikach pod hasłem Błogosławieni Miłosierdzia, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Z tej okazji wczoraj przybył do Polski Ojciec Święty Franciszek. Właśnie, że jest. Nic zatem dziwnego, że cała nasza uwaga skupiona jest na tym podniosłym i epokowym wydarzeniu. Szczęśliwie się składa, że w naszym cyklu rozważań o duchowości Dukis Altum tydzień temu zamknęliśmy tematykę mszy świętej, refleksji na temat końcowego błogosławieństwa i rozesłania. Zanim podejmę następny, nie mniej obszerny temat, jakim jest pobożność i różnorodne jej przejawy oraz formy, dobrze będzie zatrzymać się nad tym, co dzieje się w tych dniach w Kościele Powszechnie. Na tych parę dni centrum Kościoła Powszechnego stał się Kraków, królewskie miasto z sanktuarium Bożego Miłosierdzia i grobem świętej Faustyny Kowalskiej oraz żywą pamięcią o świętym Janie Pawle II, który w 1985 roku zainicjował obchody Światowych Dni Młodzieży. W tym kontekście chcę podjąć refleksję na temat młodzież a Kościół. Rozpocznę od pewnej historii z czasów mojej szkoły podstawowej, do której uczęszczałem w sąsiedniej miejscowości nad Wisłą między Sandomierzem a Krakowem. W klasie piątej na lekcji geografii nam, którzyśmy nigdy w życiu nie widzieli morza, nauczycielka postawiła arcyważne pytanie. Czy śledzie są słone, dlatego że żyją w słonym morzu, czy też morze jest słone od śledzi? Wywołało to ożywioną dyskusję. Jakież było nasze zdumienie, gdy okazało się, po kilkunastu co najmniej minutach dyskusji, wymiany poglądów, że jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Morze jest słone ze swojej natury, a śledzie konserwuje się przez solę. Przywołując tę anegdotę, chcę podważyć pewien stereotyp, jaki zakorzenił się w świadomości eklezjalnej w ostatnich dziesięcioleciach, zwłaszcza za pontyfikatu świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie podkreślał doniosłą rolę ludzi młodych w Kościele, czego wyrazem są między innymi aktualnie przeżywane Światowe Dni Młodzieży. Chodzi mianowicie o uproszczony pogląd, że Kościół Święty dlatego jest wiecznie młody, gdyż jest w nim młodzież, zwłaszcza młodzi święci, którzy nie osiągnęli nawet 20 lat. Młody Kościół wcale nie od tego, że jest młody, jest tylko młody duch. Stanisław Kostka, święty Dominik Savio, święta Maria Goretti, błogosławiona Karolina Kuskutwa, czy błogosławiona Chiara Wyczerpana. Takie myślenie, że Kościół jest młody dlatego, że są młodzi, byłoby błędem redukcjonizmu socjologicznego, a więc ujmowanie Kościoła Świętego jedynie w kategoriach ludzkich, socjologicznych. Tymczasem jest on rzeczywistością nadprzyrodzoną i teologalną. Kościół jest tajemnicą wiary. W naszym credo wyznajemy przecież wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. A zatem gdzie indziej trzeba szukać źródła wiecznej młodości Kościoła Świętego? Jest on nieustannie młody, dlatego że choć istnieje w świecie i liczy ponad 2000 lat, to jest rzeczywistością nadprzyrodzoną, bosko-ludzką, wychyloną ku wieczności Królestwa Bożego. Inaczej mówiąc, młodość należy do natury Kościoła nie dlatego, że są w nim ludzie młodzi, ale dlatego, że jest Kościołem Jezusa Chrystusa.
Kościół jest duchowy, a więc nie starzeje się mniej niż wcześniej. Nie podlega żadnej erozji, gdyż jako mistyczne ciało nieustannie karmi się Eucharystią. Chrystus zaś, żyjąc w swoim mistycznym ciele, nieustannie posyła mu swojego ducha, który jest duszą ożywiającą wspólnotę wierzących, a więc źródłem jego życia i świętości. Mimo iż Kościół widzialny jest jedną z najstarszych instytucji na świecie, to nieustannie odradza się. I nawet ci, którzy doświadczają na swoich barkach brzemienia długoletności, kiedy włączają się w jego zasadniczy nurt, odnajdują drugą młodość, a jest to młodość serca i ducha. Gdy więc mówimy o wiecznej młodości Kościoła, to jak wspomniałem wyżej, nie chodzi o obecność ludzi młodych w historii życiu Kościoła. Czy jednak całkiem pomijać tego aspektu? Święty Jan Paweł II w jednej z katechez środowych na temat Kościoła z 31 sierpnia 1994 roku zwrócił uwagę na fakt, że Jezus, to słowa papieża, rozpoczął swoją posługę i zakładanie Kościoła w wieku mniej więcej 30 lat. Aby powołać do życia Kościół, wybrał przynajmniej po części osoby młode. Przy ich współpracy chciał zapoczątkować nową epokę i dać decydujący impuls historii zbawienia. Kościół narodził się z tych porywów młodości, wzbudzanych przez Ducha Świętego żyjącego w Chrystusie i przez Niego przekazanych uczniom i apostołom, a następnie wspólnotą zgromadzonym przez nich, począwszy od dnia pięćdziesiątnicy. Z kolei w posynodalnej akonacji Kościół odczytuje w młodzieży swoją dalszą drogę ku przyszłości. Widzi w niej odbicie i przypomnienie owej radosnej młodości, którą Duch Chrystusa starego bogaca. Kościół widzi młodość. Więcej niż papież. Kościół w sposób szczególny widzi siebie samego młodych. Ona po prostu jest Ewka niewinna, ona jest psychiczna. Ona niewinna, bo ona jest małym dzieckiem. Żywotności Kościoła, a więc osób, dzięki czemu sprzyjającą się świecie i starzejącej się cywilizacji zachodniej, wciąż Kościół zdaje się być jakby u początku drogi. Jest tak dlatego, że eklezjalna wspólnota stale podejmuje wysiłek nawracania i powrotu do swej pierwotnej miłości. A tą miłością jest jego oblubieniec, Jezus Chrystus. Raz jeszcze podkreślę, że z jego woli Kościół Święty jest mistycznym ciałem, stale ożywianym przez Ducha Świętego. Jak podczas ziemskiego życia Zbawiciel był fizycznie obecny i dostrzegalny, w ludzkim jednostkowym ciele, zrodzonym z Maryi Dziewicy, tak samo po swoim w niebo wstąpieniu, zgodnie z obietnicą, pozostał z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jest zatem obecny w sposób niewidzialny i fizyczny w Kościele Świętym, w swoim mistycznym ciele, które z racji na swą boską ludzką naturę nie starzeje się i bramy piekielnego nie przemogła. Bardzo prawdziwy materiał. No tak, no tak. Jego ciała Chrystusa staje się bardziej czytelny w kontekście Eucharystii. Jak uczuł się była pozbawiona jakiegoś elementu tarcza. Jak to coś miał, całe jego dobro duchowe, to znaczy sam Chrystus, nasza Paska i chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające ciało daje życie ludziom. Gdy psychika zawodzi. Dzięki Eucharystycznej ofierze, stale ponawianej na ołtarzach świata, Kościół jest nie tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, ale jest on zjednoczony w Nim, a więc żyje życiem Chrystusa. Czyli życiem boskim, wiecznym życiem, udzielonym.
wcielanym stale przez Ducha Świętego. Źródłem niewyczerpanej młodości Kościoła Świętego jest zatem Eucharystia, żywy Chrystus. Natomiast gwarantem wiecznej młodości Kościoła jest Duch Święty. Od chwili Pięćdziesiątnicy aż do dziś stale działa On w Kościele jako Jego dusza. Jak potężne i poświęcające Jego działanie objawiło się w Maryi, niepokalanej Matce Kościoła, tak stale widoczne jest ono w bogactwie charyzmatów, które mają służyć dobru całej wspólnoty, jak również w posłudze papieża, biskupów i prezbiterów, w gorliwości powołań do różnych form życia konsekrowanego i wciąż powstających zrzeszeniach, w które z entuzjazmem włączają się przede wszystkim... Powinny mieć metalowe te, ale one i metalowe wchodzą. Jak jest ciasno, wchodzi się, wciska i... Duch Święty jest przyczyną sprawczą świętości w Kościele. Świętość zaś, jako udział w życiu wewnętrznym Najświętszej Trójcy i zapoczątkowanie wieczności, nigdy się nie dewaluuje, lecz stale pulsuje młodością żywi. Niedoścignione pod względem wzorem jest Maria niepokalana. Jej dziewicze piękno, mimo zmieniający się łód i styl, nie przestaje fascynować. Widzimy zatem, że to ludzie młodzi, nawet tak licznie zgromadzeni, jak podczas obecnych świadomych i młodzieży w Krakowie, są źródłem i gwarancją młodości Kościoła. Niemniej Chrystus potrzebuje ich w swoim Kościele, aby w pełni objawiło się Jego niezniszczalne piękno. One ze sobą współpracują.